proszę bardzo. Bardzo mi miło witać wszystkich tych, którzy tu przyszli. No może mogą żałować tylko ci, którzy nie odważyli się dołączyć do naszego towarzystwa. Zawsze byłem jakoś tak pozytywnie nastawiony, kiedy Bóg, stwarzając cały świat, nieustannie utrzymuje kontakt również z każdym stworzeniem. I to dla mnie jest takim fantastycznym czymś, powiedzmy, czego ja nie potrafię do końca zrozumieć. Jeśli chodzi w ogóle o nas, ludzi, prawda, ta historia tego rozwoju cywilizacji i tak dalej, najbardziej pasjonowało mnie to, ten okres, kiedy tak zwany język komunikacji, a więc te znaki, zwane literkami, cyferkami, stały się jakby tym, no właśnie, i z tego samego właśnie związku, prawda, po zamknięciu Bożego, prawda, utrzymuje Bóg z nami kontakt, dając nam do zrozumienia, że ja czuwam, a ty licz się z tym, że kiedyś będę ciebie musiał przywołać do porządku, prędzej czy później. Dlatego zawsze pasjonowała mnie rzecz, kiedy potrafiłem z niczego coś stworzyć. I rzeczywiście z wielu słów można zrobić, wybierając tylko poszczególne jakieś słowa, czy w ogóle z narzędziem, jakim najlepiej, którym się potrafię posługiwać, stworzyć jakąś ilustrację, która jest jakby odbiciem czegoś, co na ogół my jako ludzie może nie postrzegamy do końca tego problemu. I teraz przejdźmy do rzeczy. Jeśli chodzi o tomik wierszy, który tutaj dysponuję, który jest pod tytułem Smacznego. Ilustracja okładki. W jednym przypadku jest to tak zwany kolaż. Był ten okres, kiedy właśnie robiono te różne eksperymenty ze służbą zdrowia. Więc właśnie ten element wykorzystany został przeze mnie. Z odgryzionym jabłkiem i rysunkiem moim, ukazującym przede wszystkim strzykawkę, w którą wpisana jest postać ludzka. Na odwrocie, czyli na ostatniej okładce, znajduje się oryginalna grafika mego autorstwa. Sam sobie oczywiście jako autor wykonałem, odbijając, czy wykorzystując podłoże jako korę brzozy. Sztuka zawsze mnie pasjonowała. Właściwie nigdy nie chciałem być artystą, ale Bóg chciał. Naznaczył mnie, namaścił. Daje łaskę zrozumienia, śle pomysły. I chwała Bogu za to. Nic sobie nie zawdzięczam. Jeśli chodzi o twórczość moją, ona jest różnoraka. Jestem bardziej znany jako grafik przez wiele, wiele lat. Przynależałem nawet do grafików wrocławskiej grupy i jako grafik uczestniczyłem w wielu wystawach krajowych i zagranicznych, indywidualnych i zbiorowych. Uważam to za taką powinność, mniej więcej jak każdy jeden z nas potrafi coś dobrego robić. Jeden potrafi ściany malować, inny kitować okna, docinać szyby i tak dalej. Inny mechanik potrafi naprawić. Inna, powiedzmy, osoba, która w kuchni doskonale się czuje, prawie to jest królestwo. Podobnie i ja, mając białą kartkę, narzędzie piszące, potrafię wyczarować. Widzę coś, czego inni nie zobaczą. Oczywiście patrzę tutaj przez pryzmat również tych znaków, które nam towarzyszą. Od najwcześniejszych lat właściwie Bóg jakoś przemawiał do mnie na różne sposoby. Byli ludzie, którzy nie widzieli, a ja na przykład zobaczyłem z miniatur niewielki kamieni, prawda? Albo jakieś tam dosłownie kamieni, które wpadło mi w oko, z daleka zobaczyłem niewielki rozmiar kamieni i zobaczyłem, co w tym kamieniu jest. I to było właśnie takie pasjonujące. Inni pytali się, jak to ja widziałem. No tak, jak ty nie widziałeś? Proste, prawda? Dla mnie. Jeśli chodzi o moją sztukę literacką, właściwie literatura może został pchnięty w jakiś tam sposób do pisania poezji.
Był taki okres stanu wojennego, dla mnie wpisany bardzo był niefortunny. Próbowałem mieszkać w okolicach Krynicy Górskiej. W Krynicy tam na deptaku sobie sprzedawałem swoje prace. Robiłem na poczekaniu portrety, grafiki robiłem. A w ogóle pierwsze moje zetknięcie się z Nowosądeczyzną to było dokładnie w stanie wojennym. Był taki jeden pan, prawdopodobnie on był z tamtych stron. Jako były wojskowy, zawsze go widywałem właśnie w wojskowym płaszczu w okresie zimowym, wojsk lądowych. Więc zorganizowałem nam taki wyjazd, to była jakoś ogólno taka krajowa taka, powiedzmy, grupa ludzi, różnych artystów. Lublin przede wszystkim tam jakoś dominował, z Wrocławia tam niewielu było, prawda, i Warszawa i tam poszczególne jeszcze inne miejscowości, miasteczka, prawda. Więc objechaliśmy Nowy Sącz, Stary Sącz. O Starym Sączu, w Starym Sączu wtedy właśnie w 1982 roku dowiedziałem się o takiej uroczystości, która miała być dopiero w 1983, dlatego że w Starym Sączu spotkała się Marysieńka razem z Janem Sobieskim po cieczy wiedeńskiej, ale 300 lat wcześniej, także ja się spóźniłem przynajmniej te 300 lat. Przyznam się szczerze, to był taki trochę niefortunny dla mnie czas pobytu na tej uroczystości. Nie dano mi do końca szans bycia. Ja byłem takim człowiekiem otwartym. Na poczekaniu robiłem portrety, wszystko co się dało. Przede wszystkim grafiki na poczekaniu robiłem, exhibition. To są takie bardzo ciekawe wspomnienia, przeżycia zostały, prawda? Nieważne. Zostawiłem tam bardzo ciekawy ze sobą jakiś taki znak, który no, gdzieś tam jakoś odbił się. Robiłem dowcipy różnego rodzaju graficzne. Wiemy, stan wojenny, kartki obowiązywały. Ja na przykład wykorzystywałem jakieś ciekawe tematy, na przykład jak się odchudzać w stanie wojennym, prawda? Robiłem ciekawe grafiki, to szło potem w świat jako ciekawostka, taka z zachowaniem jeszcze oczywiście tych dobrych lat na tamty okres. Z takich ciekawych w ogóle, a może tak powiedzieć o tych grafikach, może. Z takim ciekawym grafik moich, prawda, jako tematu, najbardziej ceniłem sobie tak zwany krąg historyczny. Co to było? To były prace w kręgu rzeczywiście historycznym, w kręgach, czyli w kole, w najczęściej wpisane, prawda? I do takich, to tak, panorama racowicka do tego należy do tego odsiecz wiedeńska, świetnie uważam, to był jedna z ciekawszych prac moich, prawda? Następnie, tak w tej chwili przypominać, próbuję przypomnieć sobie, prawda, panorama racowicka, jak już wspomniałem, prawda, i jeszcze była 600 lat Jasnej Góry, przepiękna praca z wykorzystaniem właśnie kartki żywnościowej. Byłem oczywiście za to bardzo, bardzo mocno ścigany. To o stanie wojennym mówię tutaj. Ale tuż przed stanem wojennym, pamiętam, 10 to było grudnia 1981, miałem szczęście dołączyć się do towarzystwa, którzy przeglądali Wielką Tepę, a w tej tece były prace przygotowane. 15 grudnia mieliśmy montować tą wystawę, prawda, i tak dalej. I wtedy pamiętam do końca, była też moja praca tam włożona, niewielkich rozmiarów. Oczywiście jak pracę tą odsłonięto moją, prawda, wszyscy milczeli jak grób, prawda, nawet komentarzy to nie używał, prawda. Ale ja walczyłem ze sobą. Dlaczego? Dlatego, że dla mnie to były bardzo bliskie czasy, bo akurat jako, może powiem tak, żołnierz w tym czasie, mówię to rok 70 akurat, zrobiłem właśnie z 10 lat od tego czasu właśnie minęło, zrobiłem bardzo ciekawą pracę i ją położyłem, kiedy już ku końcówce się miały te wszystkie grafiki, które przeglądane były i proszę sobie wyobrazić, zapadło głuche milczenie. Tylko jeden człowiek odważył się podejść do mnie, podać mi rękę i tylko szepnął dziękuję. Inni milczeli jak grób. Nie wiem dlaczego. Ale potem oczywiście potoczyły się losy tak, że za te takie odważne, zakazane, inny sposób ukazywane prace, człowiek był no po prostu delikatnie powiedział sobie, no nielubiany, delikatnie tak powiem, prawda. W tym czasie akurat, jeśli chodzi o grupę grafików wrocławskich, dominował tak zwana blacha.
Miedź koniecznie, miedź, miedziana musiała być blacha koniecznie, para tak dalej. I ja tam zrobiłem parę takich eksperymentów, łącznie z żeworytem też robiłem, prawda, tak dalej, ale ja się nie czułem dobrze, jeśli chodzi o blachę, naprawdę. Robiłem tam trawioną, różne takie próbki robiłem, ale źle się czułem, naprawdę nie lubiłem, materialnie mi jakoś nie leżała. Ale znalazłem, znaczy Bóg zatknął mnie, prawda, i wtedy robiłem na tworzywie sztucznym, ebonitach przede wszystkim, prawda. I proszę sobie wyobrazić, jak zwykle, wtedy człowiek był, jakby powiedzieć, wyszedł przez szereg. Bo wtedy powstało wiele fajnych takich, naprawdę fajnych prac, gdzie z inicjałów, imion, nazwiska, prawda, tworzyłem bardzo ciekawe obrazy postaci takich jak ptaki i nie tylko, prawda. Naprawdę to był bardzo fajny okres. Nie będę mówił, bo nazwane pod nazwisko tu zapisał się mocno, jeśli chodzi o Wrocław, pan. I ten pan właściwie chodził, truł na różne sposoby. Ja w końcu oczywiście przemyślałem cały. To było tak, może powiem, to był tak dokładnie rok 79 na 80, dokładnie, nie? To było gdzieś tak z pół roku właściwie, trochę może więcej jak pół roku. Pracowałem właśnie nad tymi grafikami moimi, z tymi pomysłami takimi. Kolor, który uzyskiwałem i go najbardziej lubiłem, to był sepia, prawda? Naprawdę jest, może kiedyś zrobił taką uroczyste takie pokazanie trochę tych prac moich z tamtego okresu. Tak się złożyło, że zmieniłem i był rok 80. Dwie uroczystości zbiegły się akurat. W roku 80., jak Państwo pamiętacie, panowie pamiętacie, było coś takiego jak wtedy akurat przegląd Wrocławia, no i grafiki wrocławskiej. I to były małe formy graficzne plus ex libris, bo tam dominacja była wszystkie ex librisu, który spełniał swoją funkcję jako kolekcjonerski, a nie raczej tam powiedzmy jakiś taki powiedzmy użytkowy. I druga uroczystość, która się zbiegła, to był właśnie Miłosz, który dostał nagrodę Nobla. Pamiętam na tym zgrzyt taki zauważyłem, znaczy ja tego nie okazałem po sobie, umiałem to znieść, prawda, tak dalej. Każdy praktycznie, powiedzmy, dostał swoje miejsce, czyli tam jedno szkło, prawda, i wtedy ilość tych prac swoich eksponowano jednego autora. Moje akurat, zacznij, że ja zrobię wtedy taki bardzo ciekawy sposób myślenia i ciekawej interpretacji i przekazu, bardzo taki, powiedzmy, plakatowy ex libris, bardzo ciekawy plakatowy, z dużą emocją, znaczy z dużym takim kolorem czerni, szarość przechodząca, powiedzmy, niewiele tej bieli, prawda? Robiło to ogromne wrażenie. Przy tym do tego, czyli pismo odpowiednie i tak dalej, tak dalej. To jest takie, no, bardzo fajne wspomnienie. Oczywiście te prace były pokazane, były w katalogu, ale były rozrzucone tak, żeby nie spełniały, znaczy nie wpadły nikomu w oko jako mocny atut mający, powiedzmy, zwracający na siebie uwagę. Powtórzyłem ten sam temat w 81. Wtedy pojechałem też, w Rawiczu był taki przegląd grafiki takiej właściwie już międzynarodowej. Dzięki temu poznałem wielu autorów zagranicznych, prawda, i tak dalej. No a tam posunęli się jeszcze dalej w tej swojej bezczelności, tak byśmy powiedzieli delikatnie. Mało delikatnie może. Mianowicie, proszę wyobrazić, nie wystawiono tych prac, które ja dokonałem wyboru, tylko te, które były jako suwenir dane dla organizatora. Smutne to było na mnie, ale wpadłem na pomysł i napisałem temu panu, organizatorowi na przyszłość, prawda, żeby się liczył z tym, że mu wyślę tylko dwa egzemplarze maszynopisu. Że mu to zupełnie wystarczy, żeby napisać do katalogu spis tych prac, które po prostu nie wysyłam, tylko wysyłam mu jako zapis, powiedzmy, informujący jego. Oczywiście bardzo się obraził, nie odpisywał już potem, nie trzymać w ogóle żadnych układów i też więcej już nie otrzymał żadnych ode mnie prac, powiedzmy. To tak po prostu woli wspomnieć tego nieciekawego. Ale przejdźmy do rzeczy. Przed salwo jedny. Zdecydowałem się wyjechać, ale zaraz, jeszcze była taka jedna przygoda bardzo ciekawa. To był brzeg Jestu, rok, dosłownie zbliża się rocznica pierwszego tego wprowadzenia salu wojennego, czyli pierwsza rocznica mijała, prawda? Grupa literatów krakowskich zorganizowała, ja zostałem zaproszony,
Nowochódzkiego akurat tam środowiska, zaprosili mnie na warsztaty literackie, które były właśnie w Rzegiestowie. Zima była siarczysta taka, dosyć przyjemna była, nie? No i w tej chwili nie powiem, ile tam nas było osób, bo tam to nie zwracałem uwagi, nie miałem czasu na to. Był oczywiście mieszane towarzystwo. Ja nie prowadziłem nocnego życia, to się tak nazywa fachowo, prawda? Swoim z tym głównym organizatorem. Prowadził z nami zajęcia pan Pietrasiński Zbigniew, psycholog, który był w Akademii Nauk. Przyjechał ze swoją córką, kończącą wtedy akurat grafikę w Warszawie. No i ten pan, za przeproszeniem, bacznie się przyglądał temu, co ja tam robię. Wiem, że był czwartek. Pamiętam ten czwartek wspaniały, dla mnie oczywiście, twórczy. Czemu napisać, ja nie pisałem wtedy jeszcze poezji, czemu napisać wiersz Droga mojego życia? To jest tak obszerny materiał, że ja nie wiem, za co bym nie złapał, czy za guzik, czy nie wiem, na sztorówkę zawsze to będzie Droga mojego życia, prawda, i tak dalej. Nie? Faktem jest, że ja wykonałem dwie prace, które on zabrał. Jego córka nic nie wykonała. Kilka tam wierszy się urodziło, prawda, na poczekaniu. To może tyle. No i właśnie w tą niedzielę ostatnią wtedy, prawda, Wojciech Jaruzelski ogłosił jakąś tam ulgę, taryfę ulgową, prawda, tak dalej, tak dalej. I potem, tak już mówię, rok 83, pojechałem wtedy tak już na, po tym Starym Sączu, pojechałem w okolice właśnie Krynicy Górskiej, ładna miejscowość. Poznałem takiego bardzo fajnego księdza, emeryta również takiego, bardzo ciekawa postać. To był pan ksiądz, który po prostu od 1945 roku tam był, na tej parafii tam. Może tak powiem, nigdy nie przynosił zysku żadnej kościołowi. Dlaczego? Po pierwsze, dwa lata, czyli po 1945, przez dwa lata sypiał w różnych miejscach. Bo nigdy nie było, nie wiadomo, bo często przychodziły jeszcze bandy, które właśnie z Ukrainy, które tam robiły czystkę różnego rodzaju. To są takie krótkie, ogólne takie wspomnienia tam. Potem oczywiście, jak się tam już to wszystko jakoś unormowało, przez tą akcję Wisła, tam sporo wywieziono, opustoszały się, powiedzmy, tak dalej. I potem, proszę sobie wyobrazić, on inwestował w ludzi, którzy nie mogli zapłacić podatków różnych, powiedzmy. On płacił te składkowe pieniądze, które tam dawano, prawda? On płacił je na konto właśnie tych, którzy musieli ten podatek zapłacić państwu. I stąd nigdy tych pieniędzy nie było dla kurii, prawda? I tak dalej, nie? Potem przyszedł ten okres cywilizacji większej, postępu cywilizacji, prawda? To okazało się, że uruchomiono coś, co się nazywał środek lokomocji, jakim był autobus. To on przez dwa lata płacił, aby ludzie się przyzwyczaili do jazdy środkiem tej lokomocji. Oczywiście młodzież prędzej to łyknęła. No i byłem świadkiem. On po prostu leczył ludzi różnych stopniach schorzeń. Zresztą był rewelacyjny w tej materii. Jak był dobry, to może powiem, byłem świadkiem tego zdarzenia, proszę sobie wyobrazić. Medycyna z sanitarką potrafili przywieźć jakiegoś pacjenta, na którym nie mogła służba zdrowia sobie poradzić, on stawiał go na nogi. To taka ciekawostka mała, powiedzmy. Ja tak właściwie przymierzałem się, bo też mam ten odrobinę tego talentu, przymierzałem się właściwie, może uczyć się przy nim, powiedzmy, tego tematu, prawda. Ale to tak gwoli takie informacje tylko, prawda, i tak dalej. I wtedy pamiętam, był rok już taki 80. Tak, to było 83 na 84. Mieszkałem w takiej bardzo ciekawej miejscowości, która się nazywała Piorunka. W tej Piorunce nie wiedziałem, dlaczego ta nazwa pochodzi, prawda? Z przebudzeniem wiosny pamiętam 3 tygodnie takiego szaleństwa, wariactwa niesamowitego. Przez 3 tygodnie, proszę sobie wyobrazić, w dzień straszne wiatry, deszcze. Na noc przychodziły jeszcze wyładowanie atmosferyczne. Tak się to znaczy, tak podświadomie to muszę powiedzieć, przyznać się muszę, prawda? Mianowicie wyłączyłem korki automatyczne i to mnie uratowało od śmierci. Słup, który doprowadzał elektryczność, prawda? W ten słup nieustannie przez te 3 tygodnie piorun walił, nie?
Słyszałem tylko, jak łapie korki, próbuje je włączyć na nowo, prawda? To gdyby wyłączone, to najprawdopodobniej wyszłoby tak, że ja już bym tu z wami nie rozmawiał dzisiaj. Nie byłbym w waszym towarzystwie. Dom drewniany, bardzo łatwo, szybko się spalił, prawda, i tak dalej, razem ze mną. Tam tylko nie gościłem. I zmieniłem, powiedzmy, lokalizację, to tak wszystko tak powoli, prawda, zamieszkałem w Nowej Wsi. W tej Nowej Wsi, pamiętam, Bóg mnie zaszczelił, jak to mówię, zaskoczył mnie i to bardzo pozytywnie zaskoczył. Świat roślin, do mnie się uśmiechał, kłaniał się, potrafiłem robić bardzo ciekawe mikstury, wyciągi i tak dalej. Dlaczego mówię zaskoczył? Bo w październiku to jest niemożliwe fizycznie, tak mówię, tak sobie rozumuję, nie, prawda, żeby można w październiku nazbierać czarne jagody. A Bóg mi pozwolił nazbierać. Bardzo mi się przydały na zdrowie, przyznam się szczerze, w tym czasie. I w lutym następnego roku tym bardziej mnie zaskoczył, bo pierwszy raz coś takiego zobaczyłem, żeby w lutym można było kosić trawę. A było to możliwe. Dlaczego? Dlatego, że na zimę została zostawiona, pewnie nie pierwszy raz już to praktykowano. Okazało się, że trawa od strony południowej bardzo szybko śnieg stopniał, bo tak to bywało tak najczęściej. Po nowym roku zawsze słonko było wysoko, więc koszono trawę, bo nie było czym karmić mydło. Wspomnienia moje takie z Krynicą, tak samo powiedzmy te handle, czy tam kontaktem między ludźmi. Przyznam się szczerze, to był fajny okres. Dla mnie to był fajny okres, bo odkryłem swoją ograniczoność, to ogromną ograniczoność. Właściwie urodziło się wtedy urodziłem się jako poeta, ale tutaj urodziłem się tutaj na Dolnym Śląsku, we Wrocławiu dokładnie, będąc któregoś pięknego dnia, w 86 roku to było, na Placu Dominikańskim i czekałem na środek lokomocji, który miał mnie zawieźć. I wtedy pamiętam i takim cytatem jednej linijki tylko wspomnę ten właśnie wiersz, bardzo ciekawy według mojej oceny. Panie, usta moje pokryte kurzem niedotrzymanych obietnic, prawda? I to był jakby taki zwrot i to był taki kop właściwie marszuta, która pozwoliła mi potem wejść bardzo szybko w ten dobry zwyczaj noszenia długopisu i jakieś kartki czy zeszytów, prawda? I notowania na bieżąco, prawda? To, co doświadczałem. Doświadczałem bardzo wiele. I tu są część tu wierszy jest włączonych, przyznam się, które nie zostały wydane, bo w 89 roku dogadałem się przez Ośrodek Kultury w Krynicy, że Nowy Sącz wyda mi tomik wierszy. Tam było wtedy dużo wierszy, ze 40, do tego bogata ilustracja i proszę sobie wyobrazić, no, nie wydano wtedy po prostu. Oczywiście nie zraziłem się, bo w nieco późniejszym terminie dołączyłem to do tego akurat tomiku. Ten tomik powstał nie przez przypadek, może powiem. Tu część też jest takich dużo wierszy moich, które powstały tylko dlatego, zostały tu włączone, bo drukowane, będąc one, czyli dawałem je do druku, do antologii najczęściej, prawda? No, ingerowano tak niezręcznie, że po prostu one były nie moje, jako po wydrukowaniu. Bardzo wiele takich właśnie przypadków miałem.